Jakub Jurek, dzień dobry Państwu i zapraszam na sport. W trzeciej kolejce PGNiG Superligi piłkarki ręczne Metrak o Zagłębia Lubin zmierzą się na wyjeździe z AZS-em Energą Koszalin. Dla miedziowych będzie to szansa na zdobycie pierwszych punktów w sezonie. Lubinianki dwa pierwsze mecze grały na własnym parkiecie i dwa razy musiały uznać wyższość rywalek. Najpierw zwycięstwo z Lubina wywiózł Wisła Gdynia, następnie Pogoń Szczecin. O pierwszą zdobycz punktową w Koszalinie będzie niezwykle ciężko. Od początku tego sezonu było wiadomo, że początek raczej nie mamy lekki, ale no, nie ukrywam, że dwa mecze, które się odbyły, są na pewno dużo poniżej tego, co bym wymagała od zespołu. Ja staram się zrozumieć, że jest dużo nowych zawodniczek, że gdzieś tam potrzeba im może jeszcze zgrania, ale jeżeli chodzi o wybór decyzji na boisku i kończenie akcji, no to wydaje mi się, że bez względu na to, czy to jest nowy, czy to jest stary zespół, czy w składzie takim, czy innym, to są elementy, które zawodnik musi wykonywać. No jeżeli chcemy pomyśleć o walce o punkty w Koszalinie, no to no nie wolno nam tego spotkania tak zacząć, jak tych dwóch spotkań, które tu zaczęliśmy zarówno z Gdynią, jak i ze Szczecinem. Spotkanie w Koszalinie odbędzie się dzisiaj o godzinie 18. Kolejny mecz o ligowe punkty czeka szczypiorniców Zagłębia Lubin. Podopieczni Pawła Nocha zagrają w Puławach z miejscowymi Azotami. Miedziowi do dalekich Puław udadzą się podbudowani ostatnim bardzo pewnym zwycięstwem z KPR-em Legionowo. Na terenie brązowych medalistów Mistrzostw Polski Zagłębia będzie chciało postarać się o niespodziankę. Puławy są pod względem kadrowym i organizacyjnym na pewno na trzecim miejscu w kraju. Mają bardzo doświadczonych i dobrych graczy. Jedziemy do nich, więc ten mecz z nimi na pewno są faworytem. To nie ma co ukrywać. W niedzielnym meczu to gospodarze będą zdecydowanym faworytem. To nie my jesteśmy pod ścianą. Jedziemy rozegrać dobry mecz w obronie. Co nam się uda w ataku, ile nam się uda skontratakować, to tylko na nasz plus. Jaki będzie wynik, jak ułoży się spotkanie. Spotkanie w Puławach odbędzie się w niedzielę o godzinie 18. Od 19 do 21 września na boiskach Stadionu Miejskiego w Legnicy potrwa rywalizacja zawodników do lat 13 w międzynarodowym turnieju piłkarskim Miedź Legnica Cup. Znamy już podział drużyn na grupy, którego podczas uroczystego losowania dokonał kapitan legnickiego zespołu Wojciech Łobodziński. Warta Poznań. Falubas Zielona Góra. Grupy B. GKS Tychy. Grupa A. OZPN Leszno. Grupa B. FC Hradec Kralove. Grupa A. I ostatni. Górnik Wałbrzych, grupa B. Bilardziści DSB Bariba Lubin nie zwalniają tempa. Lubinianie zanotowali dwa kolejne zwycięstwa w rozgrywkach drugiej ligi. DSB pokonał dwukrotnie UKS Bila z Duny w stosunku 3-0 i 2-1. Dzięki temu Lubinianie umocnili się na pierwszym miejscu w tabeli drugiej ligi grupy czwartej. Nasze rezerwy, mocny skład, do tej pory nie przegraliśmy ani jednego pojedynku, mimo zróżnicowanego składu, gdzie grają i starzy weterani, już byli mistrzowie Polski, jak i też nasza młodzież, która jakby wdraża się i próbuje swoich sił, ale mimo wszystko no, na tyle jesteśmy przygotowani, że udaje się na razie te wszystkie pojedynki wygrywać i prawdopodobnie w grudniu czekają nas baraże o wejście już tym zespołem drugim do pierwszej ligi. W siódmej kolejce DSB zmierzy się z Billard Team Maria Wałbrzych. I to już wszystko w wydarzeniach sportowych. Państwu dziękuję za uwagę i życzę spokojnego weekendu.